przestrzeni. Bawicie się tą piłką, pamiętać tutaj fragmenta. Mamy lewonocnego Szymka. Panie trenerze, jakby pan mógł powiedzieć, jak się pracuje tutaj z młodymi, można powiedzieć, młodymi słoniami od początku roku? Bardzo dobrze. Bardzo dużo zawodników przychodzi na treningi. Mimo że trenujemy na polu, więc warunki czasem są ciężkie. Po 20 kilku zawodników jest na każdym treningu, więc jest pełna mobilizacja. Do dyspozycji mamy piękny obiekt, jak widać tutaj, więc trenujemy 3 razy w tygodniu. Jeżeli warunki już są niesprzyjające, trenujemy na hali. Także 3 razy w tygodniu, myślę, plus mecz albo nawet 2 w weekend. Jest to bardzo dobry dla chłopców. Dzisiaj jest tak dosyć konkretny wiatr. Tutaj często wieje taki mocny wiatr. Czy masz z tym jakieś problemy na boisku? Ewentualnie jakie są to problemy? Tak, są czasami, jak na przykład się poda i zwiewa piłkę i skręca i trudniej się podaje i strzela. A trener, nie wiem, podpowiada, że jest na to jakiś sposób? Żebyśmy grali celnie i mocno do kolegi. I pewnie jeszcze piłkę dołem. Tak, nie górą, bo skręci bardzo. Wiatr sprawia duże problemy, zwłaszcza zawodnikom w naszym wieku, gdzie nie ma jeszcze takiej siły, prawda, uderzenia piłki, podania. No teraz zmieniliśmy się strunami, wynik uległ zmianie, więc widać, że ten wiatr sprzyja dzisiaj. No staramy się ćwiczyć w różnych warunkach, prawda? Wiadomo, że nieraz ten wiatr będzie pomagał, nieraz przeszkadzał. Musimy być przygotowani na wszystkie warunki. Gra w Termalice bardzo jest fajna. Dużo możemy się nauczyć. Trener dużo nam podpowiada. Uczy nas grać w piłkę. Jak gramy zawsze, to uczymy się wygrywać i przegrywać. Jest wymagający jeden i drugi? Tak. Czym jest dla ciebie gra w Termalice? To jest bardzo fajna i dobra przygoda. Od 3 lat gram w Termalice i jest dobrze. Wracając jeszcze do młodych chłopców, chętnie przychodzą na treningi, chętnie biorą udział, bo z tego co... Tego jeszcze nie słyszy trener Marek, ale jest dosyć ostry. Nie zraża ich to? Nie, myślę, że nie. Chłopcy są zdyscyplinowani, naprawdę chętnie przychodzą na treningi. Wczoraj mieliśmy takie załamanie pogody, jednak przyszło ich kilku i z chęcią trenowali. Naprawdę chcieli, żeby ten trening się odbył, także z tym nie ma najmniejszych problemów, naprawdę. Od kiedy grasz tutaj w zespole? 3 lata, 2,5. Dokładnie to nie wiem, ale 3 albo 2,5. A na jakiej pozycji grasz? Różnie. Czasami na obrońcy prawym, czasami na ataku prawym. Jakiś twój idol z piłkarzy, powiedzmy, światowych? Może to być polski, może to być zagraniczny? Robert Lewandowski. Mamy teraz wiatr, weźmy to pod uwagę, okej? Okay? Dobra, wypad, idziemy.